Okej, okay, ale zejdźmy na ziemię. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazoga. To kolejny vlog lekcyjny, trzeci już, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o technice legato, jak mogliście zauważyć. Pokażę Wam podstawowe, najważniejsze zasady wykonywania tej techniki i najbardziej żmudne, nieciekawe, nudne i takie, którego nikt nie chce ćwiczyć, ćwiczenie na podstawy motoryki legato. Także zapraszam gorąco, jeszcze taka mała informacja, prywata, otworzyłem sklep internetowy z materiałami również do tej lekcji, myślę, że za jakiś tydzień, dwa pojawią się jakieś dodatkowe ćwiczenia, takie jak właśnie, nie wiem, 10-20 patternów legato do wyćwiczenia, może z jakimiś instruktażami, wszystko jest w ramach jakby zastanowienia się. Póki co na sklepie są rozgrzewki, bardzo dużo ćwiczeń na rozgrzewkę, to są groszowe sprawy, sami zobaczycie, że ceny tak naprawdę wahają się od 5 zł, więc za piątaka można sobie kupić masę ćwiczeń na najbliższe miesiące. No i co? Link do sklepu jest w opisie filmu, sklep jest bezpieczny, płatności są internetowe, strona w ogóle też zaczęła hulać, możecie znaleźć tam informacje o Bass Rockersach, o warsztatach w Krakowie, o tym, czym się zajmuję, o lekcjach, wszystkie szczegóły, opinie, także gorąco zachęcam, a teraz przejdźmy do głównego tematu lekcji. Ok, więc przejdźmy do sedna dzisiejszej lekcji, czyli do tego, do czego nie chcemy przechodzić. Do nudnego, mozolnego, ciężkiego, cholernie beznadziejnego ćwiczenia, przez które trzeba przejść, aby wyrobić sobie odpowiednią motorykę lewej ręki przy graniu legato. Zanim pokażę Wam ćwiczenie, opowiem o poprawnej technice hammer-on i pull-off z takimi, można powiedzieć, protipami, które przydadzą się Wam w dalszych ćwiczeniach, nieważne czy będziecie robić, powiedzmy, proste rzeczy takie jak teraz, czy jakieś bardziej skomplikowane przebiegi w stylu Satrianiego, w stylu Ricka Grahama i tak dalej. Zresztą ciekawe, czy zauważyliście nawiązanie. Okej. Okay. Wszyscy uczniowie, którzy się mnie uczą, mają za zadanie dowiedzieć się, jak działa pianino, czy tam fortepian, jak działają młoteczki, gdyż hammer-on jest właśnie doskonałym przykładem na zamienienie palców lewej ręki w młoteczki pianina. Ruch polega na tym, ja sobie tutaj rozłączę cewki, żeby było słychać bardzo perkusyjne brzmienie. Czy ja się w ogóle nagrywam? Oczywiście, że się nie nagrywam. Sekunda. Teraz się nagrywam. Ostrość, łap, siup. Okej, więc młoteczki pianina. Wracamy do tematu. Uderzenie zawsze jest z góry. Ma być słyszalne, czyli nie macamy strun. Broń Boże, nie macajcie strun, tylko uderzajcie. Jeśli chodzi o uczucie w palcach, to ma być totalnie luźne. Tak jakbyście chcieli sobie bębnić po stole, dudnić palcami. Przykładacie siłę i odpuszczacie, czyli takie bezwładne uderzenia. Nie dociskajcie, broń Boże, nie dociskajcie. Uderzajcie. Można się pobawić tak, o, po prostu. Bezwładne uderzenia lewą ręką. I teraz tak, jeszcze żeby wzmocnić ten efekt, żeby usłyszeć, czy robię poprawne hammer-ony, kładę sobie tak rękę. To nie jest fancy dance, jakaś technika, żeby popisać się przed pannami. Kładę tak rękę i próbuję wydobywać dźwięki. Starajcie się też nie przesadzać z zamachem. Można to robić. Można to robić bez dużego tutaj zamachu. Ta prawa ręka była po to, żeby struny nie wybrzmiewały, nie? Jeśli puścimy. Więc pierwsze ćwiczenie, jakie polecam, to jeszcze nie jest to żmudne, to jest po prostu spróbowanie sobie uderzania. Nie dociskania, tylko uderzania. Siła bierze się z palców, nie z kciuka, nie z nadgarstka. Takie coś.
Tutaj czwarty zawsze nie chce współpracować bardzo, bo się robi płaski albo się robi haczyk, więc... Popróbujcie sobie. I teraz tak, ćwiczenie, to żmudne, polega na graniu z metronomem. Na razie nie będzie metronomu. Legato, czyli hammer-onów na dwa palce. Najpierw pierwszy z drugim. Szarpiemy pierwszy dźwięk. Drugi uderzamy. Potem kolejna struna. Kolejna. Wsłuchujcie się w to, żeby było słyszalne uderzenie. Nie? Róbcie to powoli, róbcie to równo, powiedzmy w tempie. Raz, dwa, trzy, cztery. I w drugą stronę. Teraz pierwszy z trzecim, to samo. Pierwszy z czwartym. Drugi z trzecim. Drugi z czwartym. Wiadomo, róbcie to wolno i precyzyjnie, a ja teraz przyspieszam, żeby was nie zanudzić na śmierć. Bo i tak się zanudzicie przy tym ćwiczeniu. I najgorszy, trzeci z czwartym. Wow! Chciałem się popisać, a wyszło jak zwykle. Więc wszystkie kombinacje. Pierwszy, drugi, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty. Drugi, czwarty, trzeci, czwarty. I starajcie się, jak zwykle podkreślam, jak najbliżej progów, żeby wkładać jak najmniej siły w to uderzenie. Im bliżej progu uderzycie, tym będzie to bardziej precyzyjne, ładniejszy dźwięk. Nie bawcie się w takie zjeżdżanie, broń Boże nie na środku, jak najbliżej progów, ok? To teraz pull-offy. Pull-offy, żeby sobie wyobrazić, jak ta technika powinna być poprawnie wykonana, najlepiej sobie zwizualizować, że palec ma przejść na sąsiednią strunę. Tylko, że nie przechodzi odrywając, broń Boże, znowu mówię to samo, czasem mam tak we vlogach, że używam jednego sformułowania, więc to, czego nie robicie przy pull-offach, nie wkładacie ruchu od podstrunicy. Ruch jest tylko i wyłącznie w poziomie. Zobaczcie, coś takiego. Zobaczcie, jaki to jest niewielki ruch w ogóle. Zrywacie strunę też delikatnie, żeby nie robić przeciągnięć. Jak pewnie się domyślacie, na czym polega ćwiczenie? Jeszcze raz. Zwizualizujcie sobie, że chcecie przełożyć palec na sąsiednią strunę. Tutaj nie ma sąsiedniej struny, więc palec odskakuje. Ale tutaj patrzcie, cyk. Sobie przybliżę, wyostrzę. Ok, patrzcie, cyk. Nie ma żadnej składowej odrywającej, tylko w poziomie. Ok? I ćwiczenie znowu polega na tym, że robimy pull-offy. To one są już tutaj, wymagają bardzo dużo precyzji. Nie róbcie tak, tylko skupcie się na wolnym i równym pull-offowaniu, czyli... Podobne kombinacje.
Znaczy, wiadomo, powinienem zjechać, ale żeby było szybciej, to... W ten sposób, równo z metronomem, czyli nie tak jak teraz ja, tylko... 3-4, raz, dwa, 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 3-4 i tak dalej. Okej, łapiecie? Młoteczki, zrywanie w poziomie i ćwiczenie żmudne. Do lekcji jak zwykle dołączam taba, żeby każdy się odnalazł. Spodziewajcie się na sklepie dodatkowych materiałów na temat legata. Myślę, że wrzucę jakąś całą paczkę lików, całą paczkę zagrywek do ćwiczeń. To jest jedna z moich ulubionych technik. No i co? Czas przejść do podsumowania. I to było na tyle. Mam nadzieję, że ćwiczenie nie przypadło Wam do gustu, że też tak jak go nienawidzicie, ale że będziecie je wykonywać. W komentarzu na zadanie napiszcie mi swoich ulubionych gitarzystów, którzy grają legato. Mogą to być totalne świry, takie jak, nie wiem, powiedzmy Rick Graham, mam nadzieję, że zauważyliście to nawiązanie. Mogą to być ludzie, którzy spontanicznie, sporadycznie używają tej techniki. Napiszcie mi w komentarzach swoich ulubionych gitarzystów albo takich, którzy Was inspirują do ćwiczeń tej techniki, może macie jakieś swoje ulubione ćwiczenia, wrzucajcie linki, wrzucajcie wszystko, co macie na ten temat i jeszcze takie rzeczy związane z kanałem. Subskrybujcie, oceniajcie filmy, nieważne czy to łapka w górę, czy w dół, bardzo będę to doceniał i komentujcie, udostępniajcie, bądźcie aktywni na grupie, kto jeszcze nie jest, zapraszam do Bazrockersów, rośniemy w siłę, miejsce dla każdego nowego się znajdzie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć! Jeszcze taka mała prośba, informacja na sam koniec. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Zrobisz to przyciskiem, który możesz znaleźć na moim nosie. Dodatkowo klikając tą ikonkę dzwonka, za każdym razem, gdy wrzucę film, dostaniesz mailowe powiadomienie o tym fakcie.